Dzień dobry, proszę się przedstawić. Władek Markowicz. Skąd pan przyjechał? Z Warszawy. Co pan będzie śpiewał? I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się. No co ty myślisz, nie jestem ja. To nie mój świat. Jeszcze no droga, niech pan nie naciska jeszcze. Którą? Jeszcze nie będę. No, dziękujemy. Możesz już wracać do Przebieździowa. Dzień dobry, drodzy państwo. Mamy już aktora, który będzie grał w filmie o katastrofie w Smoleńsku. Nazywa się Lech Łotocki i będzie grał... No bo nazywa się Lech. A jeszcze zanim zaczniemy, to ja chciałem powiedzieć GIF. Tak właśnie, to był taki GIF. A co będzie? A to ja ci będę mówił. Nigdy wcześniej nie puszczałeś w odcinku dokładnie czegoś, czego nie ustaliłeś ze mną. Dokładnie. A to, czy to będzie może GIF? To jest właśnie początek, żeby wreszcie kontrolować, żeby mięso wydobyć, wiesz. Bond był alkoholikiem. Taka informacja ukazała się na portalu TVN24. To jest absolutnie potwierdzona informacja. Lekarze policzyli, ile tak naprawdę pił fikcyjny James Bond. Policzyli w oparciu o książki napisane. Chyba nie no o tak filmy, tylko o książki. No bo w filmie jest dużo pomijanych drinków. Ale przecież zobaczcie sobie Grę o Tron, książkę i film. A to jest tylko jeden tom? To jest tylko pierwszy tom. Wiesz, otwierasz na losowej stronie, a tam król nie żyje, rzekł, ale pójdziemy z tobą. James Bond pił tak dużo, że gdyby istniał naprawdę, z pewnością byłby alkoholikiem, miał impotencję i umarł w wieku około 50 lat. A to się wszystko zgadza. Przecież dlaczego on tak często zmieniał partnerki w każdym filmie? Dlatego, że on zawsze z partnerką szedł raz do łóżka, ona mówiła... I w każdej kolejnej części musiał szukać sobie nowej, która mówiła: o, James, już są sexy. Potem szedł do łóżka i tak... Lekarze przeanalizowali ilość wypijanych przez agenta 007 drinków i zanotowali, że średnio wlewał w siebie blisko litr czystego alkoholu tygodniowo. To jest taka rzecz, która tak jakby uniemożliwia każdą kolejną akcję w tym Bondzie. Dlaczego? Bo osoba w takim stanie nie mogła być ręce by mu się trzęsły, bez to delira by było. On musiał sobie walnąć szota, żeby wiesz, tym pistoletem wycelować. Oczywiście, że tak. A poza tym na odwagę, stary, kto jest taki głupi, żeby skakać z pociągu, w ogóle, żeby spaść z wiaduktu? Ale on nigdy nie pił na odwagę, bo nie miał na odwagę z tym, że nie no pił nie odwagi. On tego nie mówił, że pił na odwagę. On pił tylko wieczorami do towarzystwa. No to już było na cały następny dzień, na odwagę na następny albo dzień. Na przykład jak grał w kasynie, to wtedy mógł sobie coś tam wychylić. Czy co? Wszystko na czerwone! Rozumiemy społeczny nacisk na konsumpcję alkoholu. Jaki jest społeczny nacisk na konsumpcję alkoholu? Kto kogo ciśnie? Twórcy sagi o Bondzie chcą, żeby Bond był moim bohaterem. W sensie bohaterem każdego mężczyzny. Wiedzą, że taki bohater nie może być jakąś pizdusią, która przychodzi i mówi: pizdusią? Nie, nie, ja nie mogę pić, bo ja później będę prowadził. Bond przychodzi, pije, a później prowadzi. A ty mógłbyś być Bondem, jakbyś chciał? To musiałbyś najpierw zdjąć opaszkę. Nie, tak. Wcale nie. Abyś wcale bym nie musiał. Abyś był śmiesznym Bondem. Wcale bym nie musiał. Powiedz wszystkim, czym kierowałeś się, zakładając na siebie ten wieśniacki szalik. To jest bardzo dobre pytanie. Tak. Bo nie kierowałem się modą, która jest zmienna, ale kierowałem się niezmiennym stylem prawdziwego mężczyzny. Ten styl jest we mnie, więc ubrałem tą apaszkę, która była we mnie, w sensie w domu. Mam jeszcze drugą, ubiorę ją jutro. Ej, ją tylko znajdę. A czy to jest na pewno markowy szalik? Tak. Ja przepraszam pana. Pięknie. Oczywiście, że pięknie. Louis Vuitton, tak? Pięknie wygląda, Karol? Przepięknie. A w ogóle Moniczka jest dzisiaj. Jest dzisiaj wyjątkowa Moniczka z nami, dlatego... Dlaczego jesteś? Skąd się tu wzięłaś? No zabrałem ją ze sobą, żeby zobaczyć, jak mąż pracuje. Poza Bondem, jak wielu innych bohaterów książkowych można by tak sprawdzić od strony medycznej. Na przykład Batman w każdym komiksie otrzymuje tyle ciosów. On już powinien być papką, ewentualnie kisielobudyniem. Przez te wszystkie pięści innych złych ludzi, którzy go ale obijali. Ma pancerz. Możecie wygrać iPad. I to nie jest byle jaki iPad, tylko najnowszy ze stajni Apple. Chcesz tego iPada? Moglibyśmy wam sprzedawać pościele z wełny owczej za 2000 zł. Których sami używamy. Szmatki za 2000 zł. Których też sami używamy. Odkurzacze wodne, też które używamy. Czyszczą wszystko i kosztują jedyne 7000. Tak. Ale nie. iPad. Których sami używamy. Używamy ich, no. Link jest na dole. I przypominam o naszym sklepie lekkostroniczy.kapsel.pl i tam mamy koszulki. Nowe koszulki, nowe wzory. Dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Widzimy się już jutro w kolejnym. Włodek Markowicz i Karol Pociarek, mój kolega. I przypominamy, żebyście państwo oczywiście byli lekko stronniczy.